Witam Was tutaj, cześć, Czas Nąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem znajdujemy się obok Ronda Dymowskiego. Jeżeli nie wiecie, gdzie to jest, to już teraz jak zobaczyliście patelnię, stację metro, centrum i widzicie teraz całe rondo, to chyba już się domyśliliście, że to jest to rondo, metro, centrum. I tutaj jest właściwie centralna część komunikacji w Warszawie. Mamy Warszawę Śródmieście, mamy metro, centrum, mamy przystanek tramwajowy, centrum, mamy przystanki autobusowe, centrum, całe rondo, cały system podziemny. A to wszystko tylko i wyłącznie na jakiś czas, bo już niedługo, za około 5-6 lat, tutaj ronda nie będzie. Będzie wszystko rozkopane, a po przebudowie linii średnicowej nie będziemy mieli już tutaj ronda. Będzie skrzyżowanie, bo to chce zrobić nam tutaj ZTM. W sensie przebudowa ZTM i ZDM i przy okazji powstanie tutaj koniczyna tramwajowa. A dlatego to jest jeszcze dosyć długi tutaj czas, że nim zaczną się jakiekolwiek prace przy wyburzaniu tego, przy okazji wtedy raczej nie będzie już przejść podziemnych. No tak, wiem, naprawdę mówię ciekawe rzeczy i kontrowersyjne, ale przejdźmy do konkretów, czyli jak wygląda nasze nowe rondo, które już zaczęło się przebudowa przed jeszcze przebudową linii średnicowej. Ale o konkretach, jak zawsze, niezastąpiony Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy rondzie Romana Dmowskiego. Dzisiaj, czyli 9 sierpnia 2021 roku, rozpoczyna się przebudowa tego ronda. Główną zmianą są cztery przejścia naziemne. Trzy z nich będą posiadały przejazdy rowerowe. Osoby niepełnosprawne teraz bez problemu będą mogły przejść na drugą stronę, nie będą musieli przechodzić przejściem podziemnym. Oczywiście powstanie tutaj duży pas zieleni, ogromny teren o powierzchni 6000 km2. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Jakub Sykut powiedział, będzie tutaj trochę zielonego, ale po kolei. Najpierw wam pokażę, jak wyglądało rondo jeszcze bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy, bo mamy też zdjęcia z budowy i chwilę przed budową. No tak, zdjęcia z przed budowy są parę dni przed rozpoczęciem budowy, to jest w sensie parę dni, chyba 6 sierpnia, z tego co pamiętam. I teraz je właśnie widzicie, tak wyglądało nasze rondo. No jest tam parę elementów zielonych, ewidentnie możemy zobaczyć na rondzie, jednakże to nie jest tyle zielone, które by nas zaspokajało. O nie, nie, nie. Także tak to wygląda. Trochę tutaj jest tego dodane. W nowej wersji ronda będziemy mieli szersze przystanki tramwajowe. To akurat jest na duży plus. No i tak, nasze rondo będzie miało 4 przejście dla pieszych, z czego 3 przejazdy rowerowe, tak jak powiedział Sykut. Jedno będzie na ulicy Nowogrodzkiej. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda aktualnie sytuacja. Przy wszystkich tych miejscach, których opisuję, że będą przejście dla pieszych, aktualnie nie ma żadnego przejścia i żadnej sygnalizacji świetnej. Kolejne miejsce to jest nasza ulica na wysokości naszej ulicy Poznańskiej. I w tym rejonie też będzie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Tu to będzie też ciekawe miejsce, bo w tym miejscu nie było w ogóle jakkolwiek przejść w tym rejonie. Domyślam się, że to dosyć nieźle to zostanie skomunikowane. I miejmy nadzieję, że przy okazji ulica Poznańska będzie miała już asfalt, normalny asfalt, a nie tak jak aktualnie to są kamienie. Takie stare kamienie specyficzne, ale no wiemy. Dalej kolejny przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. Tutaj jest trochę to inaczej zrobione, bo jest trochę dalej od ulicy. To nie zmienia faktu, że tutaj to jest. To jest na wysokości trochę za ulicą Widok. I tutaj też to będzie tutaj umiejscowione. Będzie tutaj właśnie ten nasz przejazd rowerowy i przejście dla pieszych. Co do przejazdów rowerowych i znaczy ogólnie szeroko rowerowych, to jeszcze opowiem za chwilę, jak to będzie wyglądać. I czwarte przejście dla pieszych i tu już będzie bez przejazdu rowerowego, bo tutaj w sumie ruch rowerowy, jakby tam chciał jeździć, to po pierwsze nie wiadomo, skąd on tam się pojawił, bo ścieżki rowerowe w okolicy nie są w ogóle planowane. No ale tak czy siak, jest obok stacji Wetrillo, więc to by to mogło być takie złe. Mniejsza z tym, to jest tutaj na wysokości za rotundą pomiędzy naszymi budynkami. Jakoś mniej więcej to tutaj będzie się znajdować. Także mniej więcej możecie już zrozumieć, jak to będzie wyglądać, zresztą pewnie widzieliście teraz na zdjęciach. No i tak jak powiedziałem, wszystkie przystanki tramwajowe zostaną przeciągnięte lub wydłużone do naszych przejść dla pieszych i z tych przejść dla pieszych też będzie bezpośrednie przejście do naszych przystanków, co jest na duży plus. Co prawda przy ulicy Widok będzie trochę problematyczne to przejście, bo będzie trzeba przejść jeszcze przez tutaj, z tego co widzę, drogę towarową, no ale no cóż, ZDM tak stwierdził, że będzie najlepiej, to niech im będzie. Przy okazji z tej strony od domów towarowych centrum czy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej to naprawdę będzie wygodne przejście. No dobrze, ale przejdźmy sobie jeszcze do paru tutaj rzeczy, które na pewno trzeba by powiedzieć. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, będzie tutaj ścieżka rowerowa, która będzie łączyć właściwie wszystkie miejsca.
Czyli ścieżka rowerowa będzie się zaczynać na wysokości ulicy Widok, która w przyszłości będzie głównie ulicą rowerową. To będzie taka bypass rowerowy, tak samo jak ulica Nowogrodzka. Ulica Widok i Nowogrodzka to będą dwa główne ciągi rowerowe w centrum, gdyż na Jezioimskich nie jest planowana póki co w najbliższym czasie w ogóle ścieżka rowerowa, a aktualnie tam by się to przydało. Czyli tak, tak jak powiedziałem, tu będzie ścieżka rowerowa, która będzie się stąd zaczynać, później będzie ten przejazd rowerowy, następnie będzie podłączenie z ścieżką rowerową, która jest już wybudowana na Marszałkowskiej i dalej nasza ścieżka pojedzie prosto za naszymi budynkami patelni i metra, przejdzie sobie na okrągło i za wejściem za wejściem do stacji Warszawa Śródmieście, która jest przystankiem notabene, mówi się stacja Warszawa Śródmieście, ale to jest tak naprawdę przystanek, będzie nasz przejazd, w sensie w której będą przejścia dla pieszych, też przez przejście rowerowe i tam będzie można dokładnie sobie przyjechać na kolejną naszą ulicę Poznańską. Co do łącznika pomiędzy ulicą Poznańską, a tutaj dalej Nowogrodzką, to Nowogrodzka jest właściwie w całości już przygotowana pod ruch dwukierunkowy rowerowy i tam na razie nie będzie żadnych zmian. Jeżeli chodzi o tą ulicę, też nie będzie tutaj poprowadzonej żadnej ścieżki rowerowej, bo po prostu tam są kontrpasy i rowerzyści. I tak mogą jechać w jedną i w drugą. Na Nowogrodzkiej, tam co będzie te przejście dla pieszych, tam się to zmieni w taki sposób, iż tam będzie mi po prostu i przejście dla pieszych, i przejazd rowerowy przez to wszystko, ale tylko przejazd rowerowy. Samochody nie będą mogły przejechać przez jakikolwiek z tych przejść dla pieszych, o których przed chwilą powiedziałem. Przegrodzki Nowogrodzka do Nowego Światu będzie już niedługo w całości przejezdne rowerowo, właśnie od naszego placu Zawiszy do właśnie Nowego Światu, to będzie główny trakt rowerowy. I powiem wam, że jakby jeszcze trochę wyremontowali w niektórych miejscach Nowogrodzką, to naprawdę ten przejazd jest szybki i lubię z niego korzystać, bo on bardzo przyspiesza komunikację w tym rejonie. Czy coś jest jeszcze ważnego, co bym tutaj miał powiedzieć? No pomijając to, że wszędzie będzie multum nowych terenów zielonych, ale to możecie się domyślać. To chyba nie. Miejsce dla taksówek postoju pod tutaj naszym hotelem będzie pozostawione. Mówię tutaj oczywiście o Nowotelu. I tak samo będzie miejsce dla postoju taksówek bezpośrednio pod Rotundą, z czego tam będą dwie koperty jeszcze przy okazji pozostawione. Pewnie do obsługi naszej Rotundy z tej strony możliwe. Przy Rotundzie, jak jest aktualnie betonowo w głównej mierze, tak tam pozostanie, ale przypominam, że to jest teren państwowy, więc tutaj Trzaskowski nie ma nic do gadania. Prawie cały rejon dookoła Rotundy to jest teren państwowy, czyli banku. No i oni sami tak postanowili, iż tam nie będzie zbytnio zielono. Także jakby ktoś już tam chciał jechać na naszego prezydenta, to można, ale nie w tych miejscach, bo akurat tutaj nie miał nic do gadania. No i tak, czy coś tutaj jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Czy nasza ulica będzie gdzieś zwężona i będzie mniej pasów wjazdowych? Zbytnio nie, chociaż słyszałem takie głosy, ale z tego co ja patrzyłem na nasz schemat, to właściwie rondo i tutaj się nic nie zmienia, pomijając to, że podczas przebudowy jest zwężenie do jednego pasa, w sensie zwężenie o jeden pas, aby mogli spokojnie robić budowę. I ważna jeszcze rzecz, podczas budowy, a właściwie przebudowy, nie powstanie nam koniczyna tramwajowa pośrodku ronda. Co minus, ale na razie w sumie nie jest nam niezbędna, bo i tak tramwaje są tak poprowadzone, że żadnych zawiasów na razie nie robią. I jeszcze jedna ważna rzecz, aktualnie przystanek autobusowy w kierunku ulicy Chorzej na ulicy Marszałkowskiej został przesunięty o 15 metrów w celu aktualnie przebudowy tamtego starego przystanku. Także tam też aktualnie rozpoczynają się właśnie prace. Dobrze, przejdźmy z tego, jak teraz zaczęły tutaj wyglądać nasze prace. A mianowicie zostały zamknięte, tak jak powiedziałem, jeden pas skrajny w kierunku jazdy, to jest zawsze prawy pas. No i tutaj to wygląda w ten sposób, iż już część tam asfaltu jest wyrywana, psuta i tak dalej, w sensie psuta, zdejmowana w celu wybudowania w tych nowych rejonach właśnie zielonego ładu. Dzięki czemu będziemy mieli zielono i w ogóle, i będzie jeszcze lepiej. Z tego co widzę, to faktycznie jest lekkie zwężenie, ale to nie jest duży, bym powiedział, problem przy Marszałkowskiej, właśnie przy Rotundzie. Tam wcześniej był już bezpośredni skręt na ulicę Widok, teraz będzie trochę więcej zielonego. Ale to dużego ruchu i tak na Widok nie ma, więc w sumie to nie ma dużego znaczenia. Także tak to wygląda w tym rejonie. Czy coś się dzieje w kierunku naszych przejść dla pieszych? No, przy ulicy Nowogrodzkiej, tam przy tym przejeździe, możecie zobaczyć teraz na zdjęciach, że coś tam powolutku zaczyna być już robione przy tych zjazdach, wjazdach i przejazdach. Na razie głównie jakieś objazdy i nowe oznakowanie było robione przez ten pierwszy tydzień naszych prac.
No ale tam powoli to się też zaczyna. Mniej więcej podobnie to wygląda przy ulicy Widok. Tam się też dużo nie dzieje. Najwięcej się dzieje obok postu na taksówek pod Rotundą. Tu faktycznie się najwięcej dzieje. A na samych Alejach Jerozolimskich właściwie nic się jeszcze nie wydarzyło z budowy, ale ponieważ jest pierwszy etap budowy, który tylko zakłada budowę przy Marszałkowskiej, to tutaj się dużo nie zmienia. Przy okazji dobrą nowiną dla mnie, czyli stałego bywalca Patelni Górnej, nic tutaj się nie zmienia, nawet nie będzie tam zielonego. To jest to miejsce nad patelnią, taki jest punkt, gdzie można sobie stanąć. Ja tam zawsze stamtąd staduję też dronem i ogólnie tam lubię przybywać, tam się z wszystkimi spotykam. To tam cały czas to zostało pozostawione tak, jak to wyglądało. Także to jest dobra nowina. No i mniej więcej na razie na takim zaawansowanym etapie są prace. Powoli tutaj jest to zwężane i niedługo będzie... A nie, bym zapomniał. Przy przystankach tramwajowych na ulicy Marszałkowskiej, tych pośrodku, został już zdjęty po części chodnik i jest powoli przygotowanie pod tereny zielone. Tam akurat będą z tego co widzę tylko trawniki, jednakże faktycznie już zaczynają się powoli robić tam tereny zielone, ale przystanki, żeby nie było, nie będą skrócone, po prostu będą trochę zwężone. Zresztą z tamtych części technik nie korzystał normalny, poza mną, więc bądźmy szczerzy, to akurat można by zdobić. Ważną też tutaj zmianą, a właściwie informacją jest to, iż nie są robione tutaj nigdzie zielone torowiska. Ma to dwie przyczyny. Po pierwsze, jest to spowodowane tym, iż nie trzeba zamykać w ogóle ruchu tramwajowego. A po drugie, co ważniejsze chyba jednak, karetki i wszelkie służby pogotowia i tak dalej mogą jechać bezpośrednio po torach tramwajowych w tym rejonie, bo są na takiej samej wysokości co asfalt, dzięki czemu omijają skutecznie ruch samochodowy, korki i mogą wymijać wszystkie te tramwaje po okolicy. I to jest dobre rozwiązanie. Dużo pojazdów przebywanych właśnie w ten sposób jeździ, że jeździ po prostu po torach w centrum. I sądzę, że dzięki temu nigdy nie doczekają się zielonego torowiska, co minus w teorii, ale lepiej, żeby tak było, bo tutaj korki się robią, a zielone torowisko by tylko nie pomogło naszym karetkom, które mogą jeździć po takich rejonach. Tak mniej więcej to wygląda i na koniec, jak zawsze, musi być ciekawostka. Ważną zmianą jest to, że osoby niepełnosprawne teraz będą mogły przejść normalnie przez przejście dla pieszych, a nie będą musiały korzystać z tych wind, które sami wiecie w jakim są stanie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, już po maturze, Jakub Sykut. No i mam nadzieję, że Sykut tam nam przeżył jakoś, jak wyszedł z tej windy w końcu. Ale szczegóły to zobaczycie w za kulisami, gdzie mogą zobaczyć to wspierający. To są aktualnie wspierający, którzy możecie zobaczyć. No i mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, to możecie kliknąć subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków, bo tutaj na rondzie Dymowskiego to będziemy się pojawiać naprawdę za jakiś czas. Tak mam przynajmniej nadzieję. Jak będą jakieś większe zmiany, czyli najprawdopodobniej za około miesiąc się ponownie tutaj pojawimy. Dalej, jeśli wam się podobało faktycznie, to możecie kliknąć na tą łapkę w górę. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli trochę był dziwny głos czy coś, to siedzę na działce swojej i właśnie cały dzień leje deszcz, więc nagrywam to w dosyć ciekawych warunkach i ten odcinek też nagrywam w ten samym dniu, co ma się pojawić, czyli we wtorek. Czyli mam trochę krótki od czasu i przez to będzie w Full HD. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny jutro, jeśli mi się uda, będzie metro. Do zobaczenia. Cześć!